Cześć, witajcie, Krzysztof z tej strony. Dzisiaj będzie o takim oto modelu statywu. To jest Ranger firmy Leofoto. Model LS223CEX. To jest tripod z karbonu i aluminium. Generalnie bardzo dobre wykonanie, już go mam od roku, ale postanowiłem zrobić, akurat jestem, że tak powiem, w trasie gdzieś na wyjeździe. Widzicie tu tutaj w parku w Warszawie. Po pierwsze, przychodzi z takim oto etui. Etui jest bardzo fajne, bo jeszcze można coś dodatkowego do tego dołożyć. I teraz sama butowa. Tu mamy oczywiście trzy nóżki, którą każdą można oczywiście trochę rozkręcić. To jest jasne i oczywiste. Ale co akurat wyróżnia tą tutaj głowicę, właściwie, bo ma głowicę, tą taką samopoziomującą, więc sobie wystarczy lekko tutaj sobie, że tak powiem, poluzować i już możecie sobie idealnie dopasować po prostu swój statyw do poziomu, który jest obecnie w miejscu, w którym jesteście. No i jak widzicie, już mam wypoziomowane, mogę zablokować tutaj, zablokować i już mam generalnie, jak to się mówi, dobre miejsce do robienia zdjęć. Dobra. Pokażę szybko po prostu jeszcze, jak go się rozkłada. Składa się na prawie poziomo. I to wam powiem, że robi robotę, bo wykorzystywałem go również do, jako statyw po prostu do większego również kika. O, tak można go praktycznie na pasku położyć, postawić i też będzie gitara. Jeżeli chodzi o samo tutaj wykonanie, to nie mam żadnych, no nie oszczędzali tutaj na niczym, można powiedzieć. Można oczywiście tu końcówki jeszcze dokupić, które są z możliwością wybicia w jakieś miękkie podłoże. No i widzicie, o, tutaj mogę sobie znowu to poluzować i znowu tu sobie poluzować i zobaczcie, jak szybko się poziomuje sam statyw, tak? I już mam wypoziomowany. Więc pod tym względem muszę przyznać, że ta głowica naprawdę robi robotę. Ciężko chodzi i właśnie to jest dobrze. Tak jak widać było wcześniej, nawet nieźle wypoziomowany ten stolik, aż jestem w szoku. Dobra, co dodatkowe jest? Tu jest możliwość dorzucenia jakichś małych przedłużek i domontowania sobie tutaj, powiedzmy, jakiegoś elementu. Typu, nie wiem, telefon, jakieś dodatkowe oświetlenie, cokolwiek tam sobie wymarzycie. Jedyny minus, jaki znalazłem, to jeżeli będziecie chcieli to złożyć później, to możecie mieć taką sytuację, że wam będzie ciężko tutaj po prostu to zmontować. Chodzik, zobaczcie, może mi się uda to pokazać. Najpierw tak. O, widać, już nie mogę po prostu już tego złożyć, bo tutaj to całkowicie blokuje, więc musicie uważać, żeby nie porysować. Właśnie, o, w ten sposób sobie nie porysować tych elementów, bo po prostu, no tak to już jest skonstruowane, więc trzeba o tym pamiętać. Dobra, spróbuję po prostu zamontować na tym jakiś aparat fotograficzny. No i pokażę wam, co i jak. No jak mówię, można sobie różne końcówki tutaj dokręcać, tylko trzeba pamiętać, że po prostu tutaj jest łatwo to uszkodzić właśnie, jak za bardzo się dociśniemy. I teraz, dobra, jeszcze raz, poziomujemy, bo widać, się zmieniło. Więc teraz jest ok, blokujemy, żeby się nie ruszało. No i już mamy wypoziomowane. Jest on dosyć niski, więc ze sobą zazwyczaj noszę taką przedłużkę, którą można dokupić. No i taką szybką złączkę. Szybko montujemy, dorzucamy do tego, o, cyk, i już mamy. Jak chcemy ściągnąć, to widzicie, szybko można to zrobić. Tu znowu ruszyłem trochę, bo się stół ruszył. Więc znowu muszę wypoziomować. Dobra, jest wypoziomowane. Cyk. No i już macie, jak widzicie, całkiem fajnie, że tak powiem, zachowujący się statyw. Bardzo stabilny, nie ma żadnego problemu. Coś tam raczej nic nie będzie latało. Dodatkowo oczywiście mam jeszcze dodatkową, kolejną, bo są w dwóch wersjach akurat, jeżeli chodzi o te przedłużki, więc można sobie wydłużyć tak naprawdę ten statyw, zobaczcie. Nawet jeżeli komuś brakuje, to dokupić po prostu takie dwie, że tak powiem, złączki i już macie naprawdę bardzo fajny statyw, który możecie zabrać gdzie chcecie. Tu. Dobra, pokażę po prostu, jak to się, jak to wygląda z moim aparatem. Dobra, wyciągam. To jest Canon. Noszę go w takim etui
dzięki czemu mogę to włożyć w każdy plecak i nic się z tym nie dzieje. Dobra, i teraz, żeby to działało, oczywiście muszę założyć sobie tutaj szybko złączkę, którą tu mam. Cyk. I musimy to jakoś jeszcze zakręcić. Dlatego mam też tutaj przygotowane już końcówki. I można, jak widzicie, bardzo szybko po prostu dzięki temu sobie zamontować. No i pięknie to wchodzi w aparat. Cyk. No i zobaczcie, naprawdę ten statyw robi robotę, wam powiem. Naprawdę, ten tripod tak naprawdę. No, sporo razy już go w bardziej ekstremalnych warunkach niż tutaj używałem i naprawdę się sprawdza, więc jeżeli szukacie naprawdę porządnego tripodu, to ten będzie idealny, tak mówię, zawsze można dokupić sobie po prostu takie szybko złączki i przedłużyć tak naprawdę ten tripod i macie tak naprawdę już całkiem niezły statyw. Te właściwie można w nieskończoność dokupować i zwiększać, no, jak widzicie, trochę grubsze i cieńsze, więc wytrzymują trochę więcej, że tak powiem, ciężaru, ale sam jeden nawet już wystarczy do tego, żeby całkiem nieźle sobie pracować. No i zobaczcie, tak jak tu mówię, z tą poziomującą, samopoziomującą końcówką, tu możecie sobie bez problemu tym ruszać, ustawiać jak wam pasuje, jak jest w porządku, to zablokować i już macie ustawiony świetnie, że tak powiem, aparat do robienia zdjęć. Dobra, jeżeli macie jakieś pytania, postaram się oczywiście na nie odpowiadać, to piszcie, a tymczasem trzymajcie się, wielkie, wielkie dzięki, trzymajcie się, cześć! Jeśli podobał Ci się materiał, daj lajka, wpisz komentarz, subskrybuj kanał. Cześć!